chłopaki dogadują po ostatnich zajęciach, kto w ogóle jest w kadrze meczowej. Każdy z nich dostaje plan całkowitego wyjazdu, godzina posiłków, odpraw, wyjazdu na stadion, cały harmonogram. Wyjeżdżamy, posiłek na trasie, tam przy autostradzie. Planujemy gdzieś koło 19 dojechać do Gdyni, kolacja. Myślę, że dzisiaj z chęcią jeszcze obejrzą wszyscy mecz Legii z Ajaxem. No i po takiej trasie już pewnie 21, to chłopaki już pójdą do spania, tak? A jutro już dzień meczowy i zgodnie z planem zaczyna. Dużo pracy ma kierownik, żeby dopiąć taki wyjazd drużyny piłkarskiej na mecz? No swoje trzeba zrobić, tak? Swoje trzeba zrobić, przede wszystkim hotel, gdzieś tam te posiłki, wszelkiego rodzaju wymagania, menu, wszystko ma się odbywać zgodnie z naszymi założeniami. Sprawy finansowe, negocjacje, bo to też musimy się poruszać jak gdyby w naszych ramach budżetowych za każdym razem. No ale mówię, w trakcie sezonu już powiedzmy idzie to jakimś swoim cyklem, swoim tempem. Tak. Dla mnie osobiście najgorszy jest okres przygotowawczy, bo to jest zamieszanie niesamowite. Obóz w Polsce, obóz za granicą, sparingi, nowi zawodnicy, rejestracja, opłaty. Także wtedy jest po prostu kocioł, a jak już liga rusza, to jakoś tak zgodnie z planem, powiedzmy tak. Ja osobiście bym wolał grać nawet co 3 dni. 15.30, 16 wyjazd bezpiecznie i mecz, dobra, czyli to drukujemy. Hitman, profeska sprawa, tak? Trak po kroku się człowiek nauczy pracy. To dwa komplety stroi trzeba zabrać na wyjazd, czy się dogadujecie wcześniej i jeden może? Dogadujemy się, ale takie są przepisy, że muszę mieć to. W zeszłym rodzie, przed meczem z Krakowem, mieliśmy taką sytuację, że trzeba było zmieniać sprzęt na żółto-czerwony. Bo u Krakowi był problem, że mają koszulki, spodenki i gatry u siebie mają czarne. I przy wyjazdowym, i przy domowym sprzęcie. No i tam były takie do ostatniej chwili zmiany. Najważniejsza osoba, którą macie kręcić, to jest Wania. Tutaj nie musicie, no my jesteśmy dodatkiem w tym wszystkim. Jak meble. Możecie podpisać Wania na wyjeździe, w drodze do Gdyni. Nie lubię, bo jak masz jechać 7-8 godzin w autobusie, no to tak nie za bardzo. Przepadam, ale cóż, zawsze coś się zrobi, nie? Pograć jakąś grę w telefonie. Właśnie, czy... to jak spędzasz czas, nie? Jak zabijesz to, żeby... Ja zazwyczaj sobie słucham muzyki i śpię, nie? No, także jak wrócę do hotelu, wtedy mam problem, że w nocy nie mogę spać. I dlatego nie lubię ty. To tęsknisz, tak? Za dziewczyną, czy jak to jest? Co tęsknisz, to 2 dni, to wiesz, to się myśli o meczu tylko i przejdzie. Obi, ona cię tego nie oglądała, bo zawsze jak wrócę z meczu, mówię, że tęskniłem, nie? No to ja ci mówię, to jest lepiej z Bundesligą. Na przykład przez co tu jest w ogóle? Włoski zagraniczny. Zagraniczny. Tam Rafał, czytamy. Paweł! No. Ale mówisz, że podróżnikiem to nie jesteś. Nie jestem. Paweł, you are dramat. Aczkolwiek przygotowujesz. Dramat. Hey. The best sport around the world. It's golf. Golf. No! Look. Who is first? Leaderboard. Miguel Palanca. Yes. Easy. Miguel Palanca. Maciek, widzę, że nawet palcem jesteś do grania. Pewnie, że tak. To, że metalu przykrywamy do boju. Wszystko się da zrobić. Vamos! Co z polskiego hip-hopu jeszcze preferujesz? Można gadać i gadać. Co ci ostatnio mogę powiedzieć? O polską wersję. Z Małachem i Rufusem. No. To Gryru też hip-hopowy. Fajnie, jak kiedyś. Tam się powiedz, ale lubię sobie czasami. Co oglądamy? Ej, gość! Tak? To dlatego taki żartownie jesteś turbo kozaką chyba. Nie, czasami lubię sobie pogadać takie głupoty, wiesz. No. Odmóżdża. Tak. No ale co, Kwiatek, fajnie po tym meczu pierwszym, nie? Bardzo fajnie.
Dużo telefonów się zadzwoniło? Jak to zawsze, znajomi. Starzy znajomi. A pomarczy, co robiłeś? No odezwało się też paru. A pomarczy, co robiłeś? Przyjechał, wiesz, małpka był, posiedzieliśmy, zjedliśmy kolację. Czyli na grzecznie. One day with Czelu? One day with Czelu. Czelu na wzmocnienie tutaj. Zazdroszczę. A jak znosisz w ogóle takie podróże? Ja? Nienawidzę, bardzo kiepsko, męczę się strasznie. Ale to 2-3 godzinki to jest optymalne. Ale jutro już do gry. Nie wiem. Do hotelu mi pokazuje 204 stąd. Czasowo 2 godziny, a pan Jarek? Tak, zawsze. Łatwiej przy panie Jarosławie, bo to jest najlepszy DVD na rynku. Śledzisz od początku? Nie. Przemysław Frytko. Jeździ za nami, zobacz. Specjalnie to robię. Dobry, chodź tą kamerę. Dobry, nie? Widzę, że ciało jeszcze działa. Na kolację. Widać, że Ajax to już gra tak jak... No trochę lepiej niż Rukorzow, ale jeszcze nie wygrywa tak jak Rukorzow, to zobaczymy jak to się skończy. Przyzwyczajone rodziny i my też się przyzwyczailiśmy do tego. Gorzej jak właśnie gdzieś na obozy w tym okresie zimowym, gdzieś się jedzie praktycznie miesiąc. Nie no, tak, w moim przypadku jest akurat tak, że żona się cieszy, że ja wyjeżdżam, a ja też odpoczywam, żeby siebie dość w ogóle, dość z innej strony. Nie? Nie no, tak jak widzicie, tutaj w porządku jest teraz u nas, bo nie siedzimy tylko we dwóch w pokoju, tylko tak jak Radziu tutaj z Gawim przychodzą gdzieś tam, wspólnie mecz oglądamy, czy coś tam gadamy, zawsze to inaczej jest ten czas spędzony, niż zamknąć się samemu, już z Rymanem nie mamy o czym gadać tak naprawdę, nie? Zawsze już siebie na wylot, nie? No generalnie atmosferę macie dobrą, nie? No tak, no zawsze się staramy, oby atmosfera była pozytywna, bo... Nie umiemy grać to często jakieś aż po dłuższy godzinach na sobie, nie? Musimy trochę inaczej pracować na tej. Jest. Ojej. Co jest? 5 na jednego. Nie strzelam tego. Zobacz, teraz to... Nie mogę czego się wstydzić, kurwa. Szkoda. This is good for concentration. Reading is good for concentration. It's very good for concentration. This is very important. Ja nie czytam. Ty oglądasz. Ja oglądam. Ja na Instagramie widzę cały czas jakieś właśnie zdjęcia, że oglądasz coś. Nie, nie, nie. Ja to ogólnie... No czytać no nie lubię po prostu, tak całe życie mam, już wolę film oglądać, bardzo dużo film oglądam dzień i tak jak coś to przeczytam, po prostu wiesz, jakieś gazety na telefonie czy coś. 24-7 he's, 24/7 he's on the phone with his girlfriend, only speaking with her. This is it. No nie dziwię się, powiem ci. Każdy się nie czuć, nie czuć go to. Pozdrawiam. No tak, no niestety, tak to wygląda. Jak niestety? No, w sumie wiesz, ale chciałbym mniej trochę, jeśli można by było. Powiem, to się wytnie. No, to się wytnie na pewno. Jak na taką godzinę, to jest jak codziennie. Zjedliśmy śniadanie i sobie siedzimy, rozmawiamy. Dopiero tak jak zacznie się jakby odprawa przedmeczowa i wyjazd na stadion, no to wtedy się... Najbardziej skupiamy. Wiadomo, że noc przed meczem jest takie, co że myślisz o meczu i to wszystko, ale tak jak teraz widzisz, rozmawiamy, to nie ma jakiejś tam, nie wiem, presji czy czegoś takiego. Po prostu normalnie sobie rozmawiamy, a później tak godzina przed meczem, półtora, to już jest naprawdę skupiony jesteśmy na meczu. Generalnie kiedy się dowiadujecie o pierwszym składzie? No, u tego trenera jest to akurat... jakieś 2 godziny przed meczem, jak mamy tą odprawę, czyli dzisiaj o 15:30. No, to w sumie
wtedy. Wiadomo, że w tygodniu gdzieś tam można coś zauważyć, ale tak na 100% wszystko jest w dniu meczu. Milan, we don't know the first squad yet, but it is possibility that you can be your debut in Corona. I don't know. Are you ready? We'll see. We'll see at the meeting today what will happen. Mm-hmm. But I hope so. I came here to play, so it's up to the coach to decide. Okay. Yes or no. How do you feel in Corona after this one? Very good. 1 week. Very good, very good. Nice city, friendly people. You know, the team accepted me very good, so it's very good. I'm really happy. Vanya is a good guy. So. Not really good. No, cieszysz się, Wania, że możesz w swoim języku pogadać, a nie ma paszportu twojego, nie? Tak jest, właśnie to jest pierwsza sprawa, że nie posiada serbski paszport, a po druga sprawa jest, no wiadomo, że teraz się trochę gubię z tym językiem, bo 2-3 razy po rząd mówię do, nie wiem, do Cebulejczyków, do kogoś po serbsku, mówię, co ty do mnie po serbsku mówisz? Mówię, no daj mi chwilę, bo długo nie rozmawiałem z kimś w Polsce po serbsku. Dobra, panowie, nie przeszkadzam, odpoczywajcie także. Dobra, dzięki, że wpadłeś. Dzięki, to. Dzięki, ja. Do później. Dzięki, chwał. Dzięki. Mamy pracę do wykonania. Analiza przeciwnika. Najbardziej przewidywany skład i ustawienie wyjściowe. Rezerwowi. Tak, rezerwowych zmienników. Panowie, analiza gry naszego przeciwnika. Działania w defensywie. Panowie, to co teraz zobaczymy, to jest to, co jakby w tygodniu już robiliśmy. Na pewno tutaj tylko wyjdzie na 9. Nie wydaje mi się, żeby było inaczej. Dobra, panowie, idziemy obiadek. Druga odprawa. Przed nami. Na tą chwilę dziękuję. Analizę przeciwnika mamy za sobą, ale tak jak zawsze to mówimy i zawsze będę powtarzał, najważniejsze jest to, jak my będziemy dzisiaj grać. Skład wyjściowy. Jedna zmiana. Bramce Borjan. Obrona dwójka. Kwiecień, Dejmek. Na prawej Rymaniak. Bardzo dobre hasło. Hasło takie dla fighterów. Będą momenty takie, kiedy będziemy odczuwali ból, kiedy będziemy odczuwali dyskomfort, kiedy trzeba będzie zacisnąć zęby i walczyć, ale najważniejsze jest to zawsze, co się osiąga, tak? Wiemy, po co tu przyjechaliśmy. Mamy swoją dumę, mamy swój honor i mamy swoje umiejętności. A wszyscy razem stanowimy jedność taką, którą nikt nie jest w stanie i tego się dzisiaj trzymamy. Dziś razem wszyscy jedziemy walczyć o te ból. Dziś musimy zrobić kolejny krok do przodu jako jedność, jako drużyna. Tak ma być. Zbieramy się, dawaj, kurwa, jedziemy! Siemanko bratku, witam cię na rejona. Nadal koło nas barwa żółto-czerwona. SP wraca, niesie przekaz, wszechlider. Te słowa są bez fikcji, od tej strony znam życie. Zera nagrań. Jak obserwuję boisko, gdzie jest zaorać. Tu zaoram, tutaj Mieko, tam zaoram. Żalu? Kurwa całe, jakby tak dać mu 20 minut więcej, to całe, nie? Ale co ty zrobił? Jak Żelu przyjeżdża, to zaraz 150 tysięcy euro muszę szykować, żeby wymienić. Jak się z kotem czujecie? Coś nowego w końcu. Cały czas tylko ty za nami chodziłeś, teraz w dwójkę jesteście. Kierowca, co się kręci. On to jest gość, już idzie na mnie. Dlaczego? A musi się podpisać. Tryto wczoraj był. No wiem, no tryto. Jest tryto, chodzi zajarany cały czas, uśmiechnięty. No ja, zawsze. Miska mu się cieszy. No zajączek mówisz do Sądecji. No zostało pół roku, no i w Sądecji później znaczy. Ale już potwierdzone, że? No, że tutaj nie grał. Warszawa? Gdańsk? Wrocław. Wrocław, tu?
Wisła, Kraków, Krakowia, Zagłębie Lubin. Every club. Yeah. In this time building this stadium. Perfect. New stadium in one leap. For me it's better. Every has new stadium. From the roof, Termalika has now small. Nice. Nie, co teraz? Już teraz mam pewniaka. Skoczył i naprawdę fajnie zagrał. Ja nagrałem, oglądałem ten wasz mecz. Fajny komentarz był. Todorowski go sfaulował. No. Nagrałem mu na telefonie, cię później puszczę. Faul Todorowskiego na rozpędzonym stolcu. Jakby słyszałem w internecie, żeby puścił stolc za bąkiem ktoś. Tak, kiedyś jeszcze bąk grał, nie? Gdzieś tam i puścił bąka lewą stroną. No co, mecz o 6 punktów, nie? Jak wygracie, to nas macie. A jak nie, to mamy coś tam wyżej, nie? No, my wtedy jesteśmy w dupie. Dawaj, dawaj, jedziemy! Jaki wynik? 4-0 dla Akra. Dawać łapy! Dawaj panowie, dwa słowa! Chodźcie szybko! Panowie, to jest ten moment, to jest ta chwila! Nie za 90 minut, nie jutro! Za 90 minut będzie po meczu, a jutro będziemy myśleć już o następnym! Teraz, w tej chwili, wychodzimy i mamy zrobić swoje! Zjechaliśmy po punkty! I tak od pierwszych minut gramy! Na maksa! Od razu, wysoko, zdecydowanie, gramy swoje! Dobijamy! Kurde, wszędzie podsłuchują, nigdzie nie jedzie porozmawiać. Nie, ty też jesteś na podsłuchu. Dawaj, dawaj! Żyjemy! Dawaj, żyjemy. Teraz dobry, tak jest, spokojnego meczu. Bez kontuzji zawodników do tego meczu. Wszystkiego dobrego. Grzesiu, bez kontuzji. Dawaj, 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 koncentracja! Wygadł, atak, atak! Brawo! Przepraszam, no bardzo krótki wybieg mam. Strasznie krótki wybieg mam. Co, już trafiłeś do notesu? Za co? Dawaj, Miguel, Miguel! Pania! Dawaj! Jacek! Więcej zdecydowania! Rybek! Otwórz! Pania, nie stój! Arki! Arki! Pania! Zdecydowanie, nie na stojąco! Cały czas w ruchu! Aaaa!
To jest! To jest! Co to jest? Socha dostał. No bardzo dobrze. Socha, Socha. A chodzi o reakcję? Ale panie sędzio, ale to była reakcja na zachowanie Sochy. Ale my przecież nic do sędziego przecież tu nie było kierunkowane. Jedna rzecz, to co nam pomoże, to skupienie się na swojej pracy. Pan na swojej, ja na swojej. Tak jest. Nie mogę, ileś razy nie mogę. No mnie nie przecież. Nie mogę. Presja! 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 Taki presja! Presja, Jacek! Nie, to nie są dwa kroki, jedna osoba może stać. Ale tu schowamy się. Brawo! Ostatni raz ostrzegam. Ostatni raz jest drugi krok, jeżeli jeszcze raz ktokolwiek będzie nas przeszkadzał w pracy. Jest na trybunę autnik. Ostrzegam ostatni raz. Każdy niech się zajmie swoją. My wam nie przeszkadzamy w pracy. Ale w czym on przeszkadza? Na razie to wy nam przeszkadzacie. Nie muszę przeszkadzać. Na razie wy nam przeszkadzacie. Nie my! Budzimy się, k***a! Nie chcę zdecydowania, brawo! Dawaj, Julek, dawaj! Spokojnie, bez docinek, bez złośliwości, tak? Dawaj, dawaj, dawaj! Po prostu ustawcie wy się w tym środku, bo cały czas jest źle w środku! My sami daliśmy dwa piłka. No tak, no dlatego mówię, że nie możemy potem... Mój głowy, nie? Ale dobra, panowie! Cześć, Prymuś. Jest okej? Panowie, jak? Żyjemy? Tak. To, że będzie wojna, widzieliście. Ale w pewnym sensie można powiedzieć, że charakter Arki może trochę zaskakiwać. Ale my nie możemy być zaskoczeni. My musimy odpowiedzieć tym samym. Mieliśmy takie 10-12 minut, trochę panowie, ani z przodu, ani z tyłu, ani charakteru, ani do skoku. No nie było nas! Nie było nas! Stąd karny, stąd później ta bramka! Dostaliśmy dzwona, się obudziliśmy! Późno! Późno! Nie widzę głodu! Ja chcę widzieć nas głód! Strzałów na bramę! Ciągu na tą bramkę, zdecydowania w rozegraniu! Przecież wiemy, jak mamy grać! Ciemno powinniśmy parę piłek pokazać na dobrą sprawę już. Ja chcę was widzieć, was, takich jak jesteście na co dzień, na treningu. Ja nic innego od was nie oczekuję. Chcę, żebyście wyszli i zagrali w miarę tylko i wyłącznie swoich możliwości. Niczego innego nie oczekuję. Swoje możliwości plus charakter. I teraz mówię wam, panowie, jak wychodzimy na drugą połowę. I tu za gościa odpowiadać. Uprzykrzasz mu życie w defensywie, a w ofensywie niech on się morduje za to. Nie czajcie mi się, Jacuś, nie czajcie mi się. I tu Ryman i Grzelu, wy tu musicie być. Z Markusem są dwie zasady. Tu robimy porządek, tu porządek. To jest to. A druga rzecz, kolejna teraz sytuacja. I Jacek, parę razy, brawo Jacek, bo ty tak zrobiłeś. Jak w treningu, tu był ruch, nie poszedł. Tak, zagrajmy to! Zagrajmy chociaż raz! Ani razu nie spróbowaliśmy tego, aż się prosi. Okej? Okay? Dawaj, panowie! Panowie, minuta! You win this, then you make pass or shoot something. Shoot. Dawaj! 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 Dawaj!
teraz pokazać charakter! Swój charakter, swoje barwy, panowie! Wyjdźmy, zagrajmy swoje, to co potrafimy! Podeprzyjmy to naszym charakterem! Od samego początku, blisko pod przeciwnikiem! Kto wygra mecz? Kto wygra? Ale ma raz. Nie, jedna rzecz. Już rozmawialiśmy. Tak? Tak. Świetnie. Już właśnie w drugiej próbie spróbować i studzić emocje, dobrze? Idziemy. Sergieja, ktoś przyszykować bok za palankę? Nie wiem. Ciężkie boisko, koń. Tak, niech robi tam zmiany. Niech teraz prosi się, cofnie, niech idzie siebie. Gotowy jesteś? Tak. Na wojenkę, kurwa, dawaj, to trzeba pociągnąć do przodu, słyszysz? Trzeba szarpnąć tą grę! Trzeba, idziesz na wojnę. Rozumiesz mnie? Tak. Potrafisz to dźwignąć? Ja wiem, że tak, umiejętnościami tak, ale charakter musi być, obudź mi się, bo jesteś mało nieprzytomny jesteś, dawaj! Dzięki, Waniu, dzięki. Niech się Sergiej jeszcze żyje, niech się już lewie jeszcze Sergiej. Poczekajmy z tą zmianą, zobaczymy co się zmieni w obliczu gry. Jak Seba zacznie grać tą piłkę, może te skrzydła zaczną też inaczej funkcjonować. Poczekajmy chwilę. To jest k***a nieożyjemy. Nawet takie coś nie chcę wejść. Nawet takie coś nie chcę wejść. Trudno, panowie, trzeba się podnieść. Ja panu również.